Ostatnia nocka spędzona we Wrocławiu, można powiedzieć w sumie w podziemiach Wrocławia, i tu ukłon w stronę Mirosława Figla. Jego rewelacje, które tam wszyscy oczekiwali, że to bzdura, mogą niedługo się okazać autentyczną prawdą. Udało nam się wejść pod tą budowę. Jest tutaj budowa nowego dworca, terminala autobusowego. Jadą w górę, jadą w dół. W momencie, kiedy lano fundamenty, trafiono na coś, co mogło przypominać właśnie podziemny dworzec. Duża hala z szynami. Prace nie zaprzestano. W momencie, kiedy zaczęto ciągnąć w górę już tą konstrukcję, zaczęto też pogłębiać parking podziemny, okazało się, że trafiono na kolejne chodniki, kolejne tunele. Budynek energetyki, który tam się znajduje, jest z nimi połączony, oraz dworzec główny. Miejsce, które wskazował nie tylko Mirosław Figiel, ale kilkanaście innych osób, mówiły o dworcu właśnie drugim, podziemnym, miały znajdować się tu. I prawdopodobnie to jest właśnie ten element. W 1945 roku, kiedy walki trwały jeszcze tu o Wrocław, no w sumie to już nie były walki, to było dogorywanie tylko Wrocławia, właśnie tu gdzieś pod ziemię wtoczono kilka wagonów. No nie powiem, że to jest ten właśnie mityczny złoty pociąg, ale na pewno jakieś wagony z dokumentami, może z amunicją, z uzbrojeniem, zostały wtoczone pod ziemię. Później w latach 50. i w 97. roku podczas powodzi woda, która zalała tutaj okolice dworca, właśnie znalazła sobie tam ujście, znaleziono kilkadziesiąt, można powiedzieć, takich potężnych pak, skrzyń z dokumentami. To wszystko zostało gdzieś potem sobie wywiezione i zdeponowane. Tą wieżę, Sky Tower, jak była budowana, pokazywałem wam kiedyś właśnie pod ziemią. Z drugiej strony, jak był remont przed Mistrzostwami Świata, z Januszem Zagórskim kręciliśmy w miejscu starego szpitala podziemnego film. Okrzyknięto nas wtedy idiotami, wariatami. Teraz się okazuje, że podziemia są, że ciągną się właśnie między tymi dwoma hotelami. Hotele są ciągiem podziemi ze sobą podłączone, aż do prokuratury ciągnie się potężny chodnik. Także podziemia Wrocławia to już nie jest mit, to nie jest legenda, to już jest prawda, także tego nikt nie zaprzeczy, tego już nikt nie podważy. Pamiętam nagonkę właśnie na mnie, na Janusza sprzed 5 lat, co my robimy, jakie głupoty opowiadamy, dlaczego szerzymy defetyzm. Okazało się, że ten defetyzm okazał się być prawdą, wszystko sobie działa i istnieje. Kilkanaście takich tych bunkrów odsłoniło się właśnie podczas tej pracy. Oczywiście wylądowały na gruzowisku, zostały zniszczone. Dzisiaj w nocy, jakżeśmy sobie siedzieli, rozmawiali troszeczkę, jeden z mieszkańców, można powiedzieć, kanałów dworca, żeśmy go tam troszeczkę, no nie powiem, że przepłacili, ale dostał parę suwenirków fajnych od nas, oprowadził nas, słuchajcie, po takich miejscach, że szczęka nam upadła, mimo remontu, mimo starań władz, żeby to wszystko zakamuflować, żeby to wszystko zabezpieczyć, żeby nikt nie wlazł. Bezdomni znajdują te miejsca, oni cały czas tam sobie mieszkają. Można jeszcze do tych podziemi wejść. Kiedyś opowiadałem wam o bunkrach, schronach na ulicy Wiśniowej. Opowiadałem wam także o czołgu. Prawdopodobnie to była Pantera, która była zamurowana. Postawiono na niej budynek. To jest fakt autentyczny, potwierdzony właśnie w gazetach wrocławskich. Gazeta Wrocławska z 1982 roku potwierdza ten fakt. Także coraz więcej takich kwiatków fajnych wypływa. Kilka atlasów to dostałem od Grześka właśnie z Nowego Jorku, które pokazują Wrocław, słuchajcie, z lat 1934-42. Pokazują zupełnie inny obraz wokół dworca kolejowego. Spotkałem się wczoraj wieczorem z ludźmi, pokazałem im ten atlas. No, człowiek, który się tak bardzo interesuje dworcem tutaj kolejowym, powiedział, że tych zdjęć nigdy nie widział i na pewno nigdy nie były publikowane. Jeżeli będzie chciał zrobić z tego użytek, na pewno to wykorzysta. Podczas kręcenia kilku filmów wojennych w latach 50. i 60. tu na terenie dworca wykorzystywano naturalne plenery, wykorzystywano autentyczne pomieszczenia tego schronu, szpitala podziemnego, który znajdował się z tamtej strony. Jest nawet film Stawka większa niż życie, w jednym z odcinków jest kręcony tutaj właśnie na dworcu i podziemia, które są tam pokazane. Jest pokazany ten szpital podziemny i jest pokazane wejście na niższy poziom. To właśnie ten niższy poziom sfilmowaliśmy z Januszem Zagórskim 5 lat temu. I tego nikt nie podważy, że coś takiego tu było. Mirosław Figiel został okrzyknięty swojego czasu też wariatem za swoje rewelacje mówiące o podziemnym tunelu. 4 lata temu, jak był tutaj,
więcej to już będzie. Jak był dworzec szykowany na mistrzostwa w 2012 roku, udało mi się wejść właśnie od strony dworca autobusowego do podziemi, do terminala tak zwanego dworca zastępczego. Też wszyscy okrzyknęli, że to jest nieprawda, że to jest tylko pomieszczenie techniczne. A to pomieszczenie techniczne okazało się szybem windowym i zaczątkiem wielkiego tunelu, który właśnie prowadził w głąb. Także tu ukłon w stronę wszystkich tych, którzy się ze mną kontaktują, którzy pomagają, którzy na własną rękę drążą te tematy. Okazuje się, że więcej, coraz więcej takich tematów wypływa na światło dzienne. Zaraz będą krzyki, dawaj filmy, dawaj mapy. No, takie filmy i takie mapy są tylko dla uczestników spotkań, które organizuję. Wszystkich filmów no niestety nie będę rzucał w sieć, bo potem sobie to inni wykorzystują, czepią na tym kasiorę. Podjąłem właśnie decyzję, że te najważniejsze filmy, najważniejsze zdjęcia, dokumenty tylko i wyłącznie do osób, które przyjeżdżają na spotkania, będą do ich wyłącznej dyspozycji. W każdym bądź razie materiały są, filmy są nagrane. Ostatnio właśnie na spotkaniu w Arkadii pokazywałem filmy dotyczące Starego Zamku w Książu. No, niektórzy nie wierzyli, poszliśmy sobie, zrobiliśmy taką fajną wycieczkę, 15 km nad Pełcznicą z jednej i z drugiej strony, stare wyrobiska, stara kopalnia przy Starym Zamku, no i parę osób, takich niedowiarków, które gdzieś tam mnie atakowały wcześniej w internecie, że to jest nieprawda, przeszły się, stwierdziły, że no nie miały racji, w internecie wszystkiego się nie da znaleźć, wszystkie prawdy objawione w internecie jednak się nie znajdują. No i słuchajcie, oczywiście opowieści dotyczące tego podziemnego szpitala, który tu przy dworcu się znajdował. Kilka razy wam już wspominałem o opowieściach właśnie ludzi, którzy byli tam schowani, o żołnierzach rannych, o cywilach i oczywiście o matkach, które w pewnym momencie zostały wprowadzone do podziemi, które miały dzieci pozawijane w skóry i te dzieci strasznie, zwierzęce skóry i te dzieci strasznie śmierdziały. Słuchajcie, pisze teraz do mnie człowiek z Niemiec, że jego dziadek był świadkiem właśnie tego zdarzenia, że w tym, prawdopodobnie w tym miejscu, gdzie stoi teraz ten budynek oszklony, znajdowało się duże wejście i szyb windowy prowadzący na niższe poziomy. Tego się nie da stwierdzić, bo później Rosjanie, jak tutaj weszli, wszystko demolowali, niszczyli, wysadzali. Zresztą zanim Rosjanie weszli, to dzieła zniszczenia dokonali tutaj sami Niemcy. Wysadzili, co wszystko mogło stanowić jakikolwiek dowód. Niemcy sami wszystko wysadzali, sami wszystko niszczyli. Kolejna sprawa dotyczy właśnie więźniarek, polskich więźniarek, między innymi pobytu tutaj pani Tarnowskiej w zakładzie kąpielowym. Też to się potwierdza. Niemcy nawet ostatnio kręcili film, opublikowali ten film właśnie o polskich więźniarkach, na których prowadzono eksperymenty we Wrocławiu. Później placówki Lebensbornu we Wrocławiu, Achnenerbe. Także tego tutaj troszeczkę było. Tajemnica goni po prostu tajemnicę. Wychodzi ich bardzo wiele. Do tego specjalna ta placówka zajmująca się niemieckim projektem rakietowym. Wszystko było we Wrocławiu. Próbuję teraz dotrzeć do ludzi, którzy sami na własną rękę penetrują tutaj podziemia. Wiem, że oni są i tu jest tutaj mój apel taki, że gdyby się skontaktowali, możemy połączyć siłę wspólnie, możemy troszeczkę wymienić informacje. Nie chodzi mi o jakieś tam oszołomstwo, które gdzieś tam w internecie coś dorwało i teraz się pyszni, puszy, że oni mają jakieś informacje. I chciałbym po prostu od psiego pola zacząć. Chciałbym spenetrować właśnie schrony na psim polu, przez kanały odrzańskie, przez Nadodrze, później stacja właśnie na Nadodrzu, przez Wrocław Zachodni, tak zwany przeładunkowy, i chciałbym dotrzeć aż tutaj do centrum. No wiadomo, że pod rynek solny nie wejdziemy, nie uda nam się wejść pod rynek, pod ratusz nie wejdziemy, bo to wszystko zostało wiadomo przez kogo tam sobie zajęte. W każdym bądź razie obecność Stillhilfe na terenie Wrocławia też już nie jest zaprzeczalna, tego się nie da w żaden sposób też podważyć, znajdują się tu i są. Ktoś tam ostatnio zarzucił, że to jest niemożliwe, że Gudrun Himmler przyjeżdża do Wrocławia. A no właśnie sobie przyjeżdża ta pani. Jest człowiek, który twierdzi, że nawet w tym roku zrobił jej zdjęcie i nagrał film, tylko że on za to chce kasiorę, w to absolutnie nie wierzę. Jeszcze się nie zdarzyło, żebym komukolwiek zapłacił za jakikolwiek materiał, który otrzymuje. Także w każdym bądź razie coraz więcej jest właśnie takich tematów, które zaczynają pokrywać się z tym, co ja od wielu lat mówię i co od wielu lat właśnie prezentuję. Teraz jestem akuratnie w drodze do Arkadii, za 3 dni wyjeżdżam, wracamy z powrotem na Ukrainę, próbujemy się dostać tym razem do Sewastopola i chciałbym dla was właśnie nakręcić film z Sewastopola. Chciałbym po prostu
być na Kurhanie Mamaja, chciałbym Fort Stalina i przede wszystkim sam Sewastopol dla was filmować, bo to co teraz się dzieje w Sewastopolu, no nie wiem nawet jak to nazwać, jest to po prostu niesamowite. Znajomy, który miał to nam teraz wszystko zorganizować, w ostatniej chwili się wystraszył, wycofał, powiedział, żebyśmy na razie nie jechali. Jeżeli nam się uda w przyszłym miesiącu, znaczy za 2 tygodnie dojechać do Sewastopola, na pewno film dla was nakręcę. Historie związane właśnie z Sewastopolem, z Kijowem, z Ukrainą, z Białorusią, właśnie z niemieckimi projektami. Słuchajcie, to jest po prostu niesamowity temat, który zaczyna mnie troszeczkę przerastać.